Słuchajcie, witajcie na webinarze. Dlaczego klienci nie płacą w terminie i jak sobie z tym radzić? Dzisiaj jest z nami Tomasz Kołkiewicz, przedsiębiorca, właściciel agencji SEO i startupu Flobo, automatycznego księgowego, miłośnik automatyzacji i optymalizator wszystkiego. Cześć Tomasz, Cześć, dzięki witam wielkie wszystkich. za przyjęcie mojego zaproszenia. Tomek przygotował dzisiaj wystąpienie dla osób, które chcą, aby ich klienci płacili należności w terminie. Przedstawi Wam, nam, przyczyny takich zachowań oraz sposoby na samodzielne i chyba zautomatyzowane, Tomek, metody wczesnej windykacji. Znaczy, przede wszystkim na samodzielne, bo nie chciałbym za bardzo tutaj promować naszego rozwiązania. Chciałbym się skupić właśnie na metodach i wyjaśnić, na czym one działają, i sprawić, aby uczestnicy tego webinaru zrozumieli, że sami mogą we własnym zakresie się upominać. A jeśli stwierdzą, że mają dość upominania się, no to wtedy mogą rozejrzeć się za jakąś automatyzacją, i wtedy zapraszam oczywiście Okej, do okay, super. nas. Ja jestem bardzo ciekawa tej prezentacji. Kiedyś byłam freelancerem, mam też wielu przyjaciół i znajomych, więc myślę, że to też dla nich prezentacja. Słuchajcie, całość spotkania będzie trwała 40 minut i tak, jak tutaj już ktoś pyta, tak będzie nagranie. Po tych 40 minutach nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli w trakcie prezentacji Tomka pytania, to zapisujcie je proszę tutaj na czacie. Ja postaram się je wyłapać, spisać, żeby Tomek mógł na nie odpowiedzieć już po prezentacji. No a teraz nie przedłużając, zostawiam Was z Tomkiem. Tomek, żółta scena jest Twoja. Cześć wszystkim, dzień dobry. Nazywam się Tomasz Kołkiewicz. Tak jak Ada mówiła, jestem miłośnikiem automatyzacji. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć trochę, w jaki sposób możecie upominać się o należności, w jaki sposób skrócić terminy oczekiwania. Ponieważ jakby problem staje się coraz bardziej palący, mamy do czynienia z brzydkim słowem na R, z recesją, jest stagnacja, inflacja, stagflacja nawet dochodzi do tego, czyli cała masa różnych problemów. I to będzie oznaczało, że klienci, ci, którzy jeszcze się nie opóźniają, mogą zacząć się opóźniać, a ci, którzy już opóźniają się z płatnościami za faktury, mogą te opóźnienia jeszcze bardziej zwiększyć. Więc temat generalnie jest dosyć interdyscyplinarny. To znaczy, że zahacza o różne dziedziny. I dlatego pomyślałem sobie, że ja nie jestem w stanie sam tych wszystkich dziedzin poruszyć, kwestii związanych z księgowością, z prawem, z finansami, z psychologią. Dlatego zaprosiłem do udziału w naszym webinarze, poprosiłem o nagranie krótkich filmików przedstawicieli właśnie tych specjalizacji i w trakcie trwania naszego webinaru będę Wam prezentował te filmiki. No to zaczynamy. Zaczynamy od tego, że określimy sobie, jakie są powody braku płatności za faktury. Takim najczęściej spotykanym problemem jest to, że klient zapomniał zapłacić, a przynajmniej taki problem pojawia się często w wyjaśnieniach klienta. Tak się często klienci właśnie tłumaczą. No ale kto nigdy nie zapomniał zapłacić faktury w terminie, niech pierwszy rzuci wezwaniem do zapłaty. No, może się zdarzyć, byleby nie zdarzało się zbyt często. Drugi przykład klienta to jest klient, który jest źle zorganizowany. To jest taki klient, który zwykle ma bardzo długą ścieżkę obsługi faktur. Faktura, żeby od momentu przyjęcia do momentu zapłaty przeszła przez całą ścieżkę, musi zahaczyć o kilka różnych komórek. W międzyczasie oczywiście może się taka faktura gdzieś zagubić, ktoś ją może przechować, może prokrastynować, zapomnieć przekazać dalej. No, wszystko to wynika właśnie z takiej nieodpowiedniej organizacji.
Bardzo popularnym powodem jest to, że klient po prostu nie ma pieniędzy. I taka sytuacja może mieć dwojaki charakter. Klient nie ma pieniędzy na trwałe, bądź też nie ma pieniędzy w znaczeniu braku płynności finansowej. Czyli nie ma pieniędzy na tyle, żeby w danym momencie zapłacić wszystkie faktury, które są na bieżąco należne, natomiast te pieniądze będzie miał dopiero za miesiąc bądź też za dwa, bo wtedy będą mu spływać, bo pieniądze również ma zamrożone u swoich klientów. No i z tego powodu klient nie płaci nam w terminie należności. Kolejny przykład to jest klient nie płaci nam z powodu konfliktu. Takie konflikty nie pojawiają się same z siebie, zwykle eskalują. Warto zastanowić się, w jaki sposób do nich dochodzi, żeby móc takich konfliktów unikać. Doszliśmy do momentu, kiedy zaproszę Was do obejrzenia filmiku. Filmik jest nagrany przez Bartka Gajera. Bartek jest naszym dyrektorem finansowym i jest konsultantem finansowym. Bartek opowie o problemach z płynnością finansową z punktu widzenia dyrektora finansowego. Także poproszę o filmik. Dlaczego klienci nam nie płacą? Czy wynika to po prostu z czyjejś złej woli, czy też stoi za tym jakaś przyczyna biznesowa? Przedsiębiorcy bywają zaskoczeni tym, że firma, chociaż zgodnie z informacją od księgowego jest zyskowna i płaci podatki, nie ma gotówki na koncie. Zwykle wtedy pojawia się pytanie, gdzie się podziały te pieniądze i czy przypadkiem nie mamy takiej sytuacji, że wyciekają one z firmy? W świecie biznesowym zdarzało się, że firmy, które były zyskowne na papierze, upadały po prostu z braku płynności. Cykl obrotu gotówki w firmie zazwyczaj ma to do siebie, że firma musi zapłacić dostawcy wcześniej niż otrzyma pieniądze od swoich klientów. W dużym skrócie wystarczy powiedzieć, że czas, kiedy pieniądze mają postać zakupionego i niesprzedanego jeszcze zapasu albo niezapłaconej nam jeszcze należności, dobra, nie widać czas, filmu. Kiedy gotówka jest zamrożona. Jeśli jeszcze nie otrzymaliśmy wpływu od klienta, to zamrożona jest nasza gotówka. Jeśli nie zapłaciliśmy naszemu dostawcy, to on ma zamrożoną swoją gotówkę u nas. Zarządzanie cash flow w firmie to tak naprawdę przede wszystkim nieustająca praca nad tym, żeby jak najwięcej gotówki odmrozić. Po co? No przede wszystkim dlatego, że jeśli pomiędzy momentem zapłaty faktury dostawcy, a momentem otrzymania wpływu od klienta mija pewien czas, to w tym czasie firma musi się jakoś finansować. Jeśli ma dostęp do finansowania zewnętrznego, czyli na przykład do linii kredytowej, no to pół biedy. No ale pamiętajmy o tym, że aktualnie mamy na rynku wysokie stopy procentowe, więc takie finansowanie nie będzie tanie. O wiele gorzej jest, jeśli nie mamy dostępu do takiego finansowania. I właśnie w takich momentach firmy zwykle tracą swoją płynność i upadają. Dodałbym do tego jeszcze efekt inflacji, no bowiem jeśli czekamy na swoje pieniądze dłużej, to ich realna wartość w momencie wpływu może być mniejsza niż w momencie wystawienia faktury. Wydaje się więc, że najlepszym modelem jest taki, w którym to nasi dostawcy finansują naszą firmę, a nie my finansujemy naszych klientów. Co to oznacza? Oznacza to, że płacimy nasze zobowiązania później niż odzyskujemy należności. Proste, prawda? Ponieważ jednak wszystko w gospodarce jest ze sobą powiązane, trzeba szukać kompromisów, aby swoimi działaniami nie wyrządzać innym szkody. Niestety bywa, że praktyką zarządzania płynnością, mówię to z pewną ironią, jest zwyczajne niepłacenie faktur w terminie. Poznałem w swojej praktyce biznesowej przypadek firmy, gdzie z dumą podkreślano, że dyrektor finansowy świetnie zarządza płynnością, bo każdą fakturę od dostawcy płaci minimum tydzień po uzgodnionym terminie. Nie nazwałbym tego zarządzaniem. To jest zwyczajna nieuczciwość biznesowa. Gospodarka jest systemem naczyń połączonych, no i jeśli my nie otrzymamy pieniędzy na czas, to być może nie będziemy w stanie zapłacić naszym dostawcom. Tym samym generujemy pewien efekt motyla i być może właśnie dlatego nie otrzymujemy pieniędzy na czas, że my wcześniej nie zapłaciliśmy komuś. Dzięki. Dodam, że Bartek jest specjalistą właśnie od cash flow i świetnie rozumie właśnie takie rzeczy związane z brakiem płynności finansowej. Okazuje się, że nawet w firmach, które teoretycznie świetnie sobie z tym radzą, takie trudności finansowe występują. Także warto mieć to na uwadze. Okej, przejdźmy może do sprofilowania dłużników, czyli określenia takich najbardziej standardowych sytuacji, które powinniśmy obsłużyć, upominając się o zapłatę.
Pierwszy przypadek to jest właśnie ten klient niezorganizowany, tudzież zapominający. I jego cechy charakterystyczne są takie, że on zapomina po prostu o tych fakturach, gubi je, trzeba mu przypominać o zapłacie. I to jest właśnie sposób na reagowanie. Po prostu trzeba się namiętnie takiemu klientowi przypominać, licząc na to, że kiedyś przyzwyczai się. Zresztą jeśli te przypomnienia, upomnienia będą miały odpowiedni charakter, na zasadzie bardziej kija niż marchewki, to jesteśmy w stanie takiego niezorganizowanego dłużnika bardzo fajnie nauczyć tego, żeby bardziej pilnował właśnie tych terminów. Kolejny profil to jest właśnie ten klient z problemami finansowymi. On co prawda pamięta o fakturach, ale płaci nam z opóźnieniem. I w tym przypadku również musimy się przypominać, ale jednocześnie dążyć do skrócenia tych opóźnień, bo w przypadku, kiedy klient ma pieniądze, ale ma problemy z płynnością finansową, wystarczy podnieść priorytet naszych faktur na tyle, żeby one były ważniejsze niż faktury innych wystawców. Wtedy klient zacznie płacić je wcześniej niż faktury innych firm. Kolejny przypadek to jest właśnie ten dłużnik skonfliktowany. I ten dłużnik będzie ignorował nasze wezwania. Będzie twierdził, że faktura nie jest należna, że nie powinno dojść w ogóle do wystawienia faktury, że usługa została nieprawidłowo wykonana. Będzie znajdował różnego rodzaju powody po to, żeby nie płacić. Ale tak jak wcześniej mówiłem, do takich sytuacji dochodzi wskutek pewnej eskalacji. Dlatego jeśli będziemy uważni, jeśli będziemy pilnować tego, żeby klient nie miał żadnych powodów do niezadowolenia, możemy uniknąć takich sytuacji. Mało tego, warto również dbać o to, żeby klient od czasu do czasu potwierdził chociażby w mailu to, że jest zadowolony, że wszystko działa tak jak należy, chociażby po to, bo mieliśmy taki przypadek, bo sami w naszej firmie dbamy o to, żeby klienci od czasu do czasu nas zapewniali, że wszystko jest okej. Mieliśmy taką sytuację, że do firmy przyszła zupełnie nowa osoba i zaczęła doszukiwać się dziury w całym i wskazywać na nieprawidłowości. Wtedy mogliśmy z czystym sumieniem wskazać, że do tej pory nie było żadnych skarg, że wszystko było jak należy, ale oczywiście jeśli są jakieś uwagi, to się dokładnie im przyjrzymy i w jakiś sposób zaradzimy, żeby w dalszym ciągu klient był zadowolony. Po prostu należy unikać dochodzenia do konfliktów, bo wtedy taką sytuację klient bardzo łatwo wykorzysta do tego, żeby nam nie zapłacić. Teraz opowiem o mechanice opóźnień. A jeśli chodzi o mechanikę, to mam tutaj na myśli aspekt psychologiczny i mechanizmy obronne oraz inne procesy, które mogą wpływać na decyzję dłużnika. Twórcą mechanizmów obronnych był nie kto inny, tylko Sigmund Freud, twórca psychoanalizy. Oprócz tego opisał kompleks Edypa oraz Elektry, ale skupimy się na mechanizmach obronnych. Jeśli chodzi o mechanizmy obronne, to takim najbardziej charakterystycznym i stosowanym przez dłużników mechanizmem obronnym jest zaprzeczanie rzeczywistości. Polega to na tym, że dłużnik chcąc ochronić swoje własne ego przed krytyką samego siebie, zniekształca rzeczywistość, zniekształca otoczenie po to, żeby pasowało mu to do aktualnej sytuacji. Czyli
Przykładowo, może się tłumaczyć, że nic nie jest winien danej firmie, bo nie wykonali usługi tak jak należy. Inny przykład to nie zawierałem żadnej umowy, więc nie muszę niczego płacić. Inny przykład zaprzeczania rzeczywistości, ale w takiej sytuacji, gdzie dłużnik godzi się z tym, że będzie musiał zapłacić, występuje wtedy, kiedy dłużnik łudzi się, że będzie miał pieniądze, że za jakiś czas te pieniądze się pojawią i będzie mógł zapłacić naszą fakturę. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli nasz dłużnik ma problemy finansowe, to zapewne w kolejce do niego po należności ustawili się również inni wierzyciele i jesteśmy gdzieś tam w tej kolejce, nie wiadomo czy na początku, czy na końcu, ale na pewno nie czekamy w niej sami. Więc nawet jeśli pieniądze się pojawią, to mimo szczerych chęci tego dłużnika, może mu nie wystarczyć na to, żeby opłacić naszą fakturę. Dłużnicy, którzy popadają w problemy finansowe, często przestają myśleć racjonalnie i analizować sytuację w sposób krytyczny. Inną ciekawostką, której warto się przyjrzeć, jest dysonans poznawczy. Nie jest to mechanizm obronny, jest to pewnego rodzaju stan związany z procesami poznawczymi. Towarzyszy temu nieprzyjemne napięcie psychiczne, które pojawia się wtedy, kiedy sygnały zewnętrzne nie są do końca zgodne z naszą opinią, z przekonaniem. Twórcą dysonansu poznawczego był Leon Festinger. I taki przykład dysonansu poznawczego stosowanego właśnie u dłużników, spotykanego u dłużników, jest wówczas, kiedy taki dłużnik zapewnia sam siebie, że jest przecież uczciwym człowiekiem, ale jednocześnie nie zapłacił należnych pieniędzy za wystawioną mu fakturę. Wtedy będzie próbował pogodzić te dwie informacje ze sobą i znaleźć uzasadnienie, usprawiedliwienie tej sytuacji, gdzie jest komuś dłużny, żeby odpowiednio integrowało się to z informacją, że jest tym uczciwym człowiekiem, a wiadomo, uczciwy człowiek nie zalega nikomu pieniędzy. Przejdźmy może teraz do możliwości prawnych. Skoro wiemy już, z jakiego typu dłużnikami mamy do czynienia, jakie mechanizmy, jakie sposoby radzenia sobie z nieprzyjemną sytuacją, ze stresem wykorzystują, poznajmy mechanizmy prawne, żeby móc w odpowiedni sposób dopasować do nich przekaz, powiadomienia i wezwania do zapłaty. Co możemy zrobić we własnym zakresie? Okazuje się, że mamy tych możliwości całkiem sporo. Możemy wystawić notę księgową na 40, 70 bądź 100 euro w zależności od wysokości zaległości. Na temat wystawiania not księgowych jeszcze powiem więcej w dalszej części. Możemy przekazać zaległość do Biura Informacji Gospodarczej. Jest to instytucja powszechnie znana jako rejestr dłużników. Żeby przekazać taką informację o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej, musimy posiadać tam niestety konto. Czyli musimy mieć wykupiony abonament. Kolejna możliwość, z której korzystamy, kiedy wyczerpiemy wszelkie inne możliwości, to jest złożenie pozwu do sądu bądź też e-sądu. W przypadku e-sądu procedura jest prostsza i tańsza, ale o tym opowie już zaproszony prawnik. Ostatnia możliwość to jest komornik. Nie będę wchodził tutaj już szczegółowo w kompetencje prawnika. Natomiast
Skupimy się w tym momencie, zanim zaprosimy prawnika, zaprosimy naszą księgową, która wyjaśni, na czym polegają noty księgowe na 40 euro, kiedy można je wystawić. Także poproszę o filmik. Nota księgowa na 40 euro jest to forma rekompensaty dla wierzyciela tytułem odzyskania należności, które nie zostały nam opłacone przez naszego kontrahenta. Noty księgowe stosujemy wówczas, kiedy nasza należność nie została uregulowana przez naszego dłużnika. Warto wspomnieć, że notę księgową możemy wystawić już po jednym dniu od upływu terminu płatności. Co ważne, nota księgowa wystawiana jest w obcej walucie, w euro, i należy dokonać odpowiedniego przeliczenia według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres, kiedy stała się ona wymagana. Mamy do czynienia z trzema wysokościami not księgowych i wysokość tej noty zależy od kwoty, która nie została nam zapłacona. Kwota 40 euro dotyczy naszych należności, które nie przekraczają kwoty 5000 zł. Z kolei, jeżeli nasza należność przekracza kwotę 5000 zł, ale mieści się w przedziale do 50 000 zł, możemy wystawić kontrahentowi notę na 70 euro. Natomiast jeżeli nasza należność jest wyższa niż 50 000 zł, wówczas przysługuje nam rekompensata w postaci noty 100 euro. Przepisy regulujące możliwość wystawienia noty księgowej zostały wprowadzone już w marcu 2013 roku. Jednak w styczniu 2020 zostały one rozszerzone o możliwość wystawienia noty nie tylko na 40 euro, a również na 70 i 100 euro. Przepisy nie regulują kwestii uprzedzania kontrahenta o wystawieniu takiej noty, jednak w ramach dobrych praktyk warto rozważyć, czy nie uprzedzić lepiej kontrahenta przed wystawieniem takiej noty, zwłaszcza jeżeli mamy relacje z klientem długoterminowe i wykonujemy dla niego usługi ciągłe. Może być to przykrym zaskoczeniem, jeżeli klient wcześniej nie dostanie takiej informacji. Dziękujemy Kamili. Kamila prowadzi Biuro Rachunkowe Podatnik i jest aktywnym członkiem, członkinią Krajowej Izby Biur Rachunkowych i pomaga nam w naszym startupie Flobo. Kamila wspomniała o wystawianiu not księgowych. W zasadzie cała wypowiedź Kamili była na temat not księgowych, ich wystawiania. Jak można wystawić taką notę na 40 euro? Okazuje się, że procedura jest dosyć skomplikowana, ponieważ trzeba tutaj zastosować kilka przeliczeń. Czyli bierzemy kwotę 40 euro, musimy to przeliczyć na złotówki po kursie z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. No jest to dosyć skomplikowane, przyznacie. Dlatego, żeby ułatwić przedsiębiorcom zadanie, stworzyliśmy taki prosty, bezpłatny generator not księgowych w euro. Ten generator wystawi notę na taką kwotę, 40, 70 bądź 100 euro, która będzie dostosowana do wysokości zaległej faktury. Zrobi to w sposób automatyczny. I oczywiście wyliczy tę kwotę w oparciu o właściwe notowania euro, więc nic nie musicie sami przeliczać, wpisujecie tylko numer faktury, dane dłużnika, wasze dane, numer rachunku, na który dłużnik ma przelać należność i jednym kliknięciem można następnie taką notę wygenerować. W prawym dolnym rogu macie adres, pod którym ten generator się znajduje i można z niego korzystać. A teraz zapowiedziany filmik Tomka Palaka, który jest bardzo znanym prawnikiem i chętnie wypowiada się na kwestie związane z prawem, w szczególności internetowym. Dla
Dla uczestników tego webinaru Tomek zgodził się na nagranie krótkiego filmiku na temat tego, jak proces odzyskiwania należności jest widziany z perspektywy prawnika. Także poproszę o filmik. Cześć, ja jestem Tomek Palak, jestem radcą prawnym i na zaproszenie innego Tomka pokrótce chciałbym Wam opowiedzieć właśnie o tej prawnej części odzyskiwania należnej Wam kasy wynikającej po prostu z faktur. Ważne info, zanim się zaczniecie zajmować tą, powiedzmy, sądową tematyką, warto mieć coś, co stanowi tak zwane uznanie długu, czyli po prostu przyznanie, że ten dług się Wam należy. Fajnie jest mieć tutaj na przykład jakiś dokument, z którego wynika, tak, wiem, że wiszę, albo nawet SMS na zasadzie proszę o rozłożenie tej zaległości na raty, ale z tego SMS-a wynika, że ta zaległość rzeczywiście istnieje i tak dalej. No i przed sądzeniem się warto rozważyć jakąś formę wezwania do zapłaty, może też przy wsparciu prawnika, to wtedy pokazuje pewną determinację, nazwijmy to. Zresztą też sąd tego oczekuje, żeby wykazać, że próbowało się sprawę załatwić polubownie, bez angażowania właśnie sądu. Same opłaty są takie: 17 zł od pełnomocnictwa, procentowa opłata od tej kwoty, której się domagamy. To pokazuje, że jesteśmy na tyle zdeterminowani, jakby, żeby zaryzykować te pieniądze, ale oczywiście w przypadku wygranej również one są na naszą rzecz zasądzane. Wygrana może być prosta, może się okazać, że sąd spojrzy na dokumenty, wyda tak zwany nakaz zapłaty, który polega na tym, że nakazuje w ciągu 2 tygodni zapłacić lub w ciągu 2 tygodni, i to ta trudniejsza wersja, sprzeciwić się, czyli doprowadzić do tego, że rzeczywiście będzie takie bardziej typowe, klasyczne sądzenie, jakie się Wam pewnie kojarzy, czyli dowody, świadkowie, przepychanie się, pewnie ktoś zacznie tutaj też kwestionować niestety. W tym momencie nagle jakość Waszej pracy, pomimo że dotąd nie miał co do niej wątpliwości, ze względu właśnie na tę jakość przyda się, wspomniane przeze mnie już wcześniej uznanie długu. No i załóżmy, że prędzej czy później w wersji wcześniejszej po od razu nakazie zapłaty, a w wersji trudniejszej po długotrwałym procesie sądowym dysponujecie właśnie tym wyrokiem, który daje Wam nie tylko tę kwotę, ale też koszty sądzenia się, koszty prawnika w jakiejś tam części, bo to jest zasądzane, no już tak nie oszukujmy się, mocno nierynkowo w tej chwili względem prawników. Z tym idzie się po tak zwaną klauzulę wykonalności, a z tą z kolei klauzulą wykonalności piszecie pismo do komornika, które to powoduje wszczęcie przez tego komornika tak zwanej egzekucji. W tym piśmie daje się wyrok z klauzulą wykonalności, to świadczy o tym, że on już jest ostateczny i właśnie można go egzekwować. Dobrze jest, jeżeli coś na ten temat jest Wam wiadomo, podpowiedzieć coś temu komornikowi, z czego pieniądze może ewentualnie ściągać. Czy wiemy o jakichś kontach, czy wiemy o jakichś nieruchomościach, samochodach i tak dalej. Natomiast jeżeli nie wiemy, no to komornik, my jemu więcej wyłożymy, a on dokona tutaj sprawdzenia, czy są jakieś konta, samochody i tak dalej. Komornicy mają tego rodzaju bazy możliwości. Oczywiście na początek będzie to z naszej strony bardziej płatne, ale ostatecznie również te koszty komornik będzie ściągał. Jak widzicie, no ta droga jest dość skomplikowana, a przede wszystkim długo trwa, więc nie ukrywajmy, że warto mocny położyć nacisk na tę drogę jeszcze przed sądem, bo może uda się tej, że tak powiem, drogi przez mękę uniknąć. Dzięki. No ja też jestem zdania, że lepiej unikać właśnie tego typu sytuacji i mogę Wam powiedzieć, że odpowiednie zastosowanie właśnie możliwości związanych chociażby z upominaniem dłużnika bądź wystawieniem noty księgowej skutecznie powoduje, że dłużnicy, że można ominąć cały ten proces, nie dochodzi w ogóle do sytuacji, kiedy musimy klienta doprowadzić do sądu, żeby nam zapłacił. I właśnie taki sposób Wam opiszę. Jest to metoda wczesnej windykacji, którą stworzyliśmy jakieś 5 lat temu na potrzeby naszej firmy, żeby klienci, którzy nie płacili nam w terminie, zaczęli płacić sprawniej, nie spóźniali się tak bardzo. No efekt był zaskakujący. Potwierdził założenia, że jakby scenariusz upominawczo-windykacyjny działa. Efekty wyglądają w taki sposób, że około 70% klientów
zaczęło płacić nam w terminie, a 30% klientów pozostałych nie spóźnia się więcej niż jakieś 2 do 3 tygodni. Jest to okres dla nas akceptowalny, taki sobie okres założyliśmy z góry i dążyliśmy do tego, żeby jakby klientów wpasować w ten okres. Okej, no to na czym polega ta metoda wczesnej windykacji, która okazała się taka skuteczna? Rozpoczynamy od tak zwanego etapu zero. Jest to, dlatego nazywa się zero, ponieważ na tym etapie nie występuje jeszcze zaległość. Na tym etapie przypominamy się potencjalnym dłużnikom, którzy ewentualnie mogliby się spóźnić z płatnością. Nie wysyłamy wszystkim klientom przypomnienia, ponieważ niektórzy klienci potrafią zapłacić w terminie, więc po co ich denerwować takimi przypomnieniami. Takie przypomnienie można wysłać na przykład 2 dni przed terminem, żeby dłużnik nie miał argumentu, że nie wiedział, że zapomniał o tym, że ma zapłacić fakturę. No, wysyłamy mu po to właśnie przypomnienie. Pierwszy etap pojawia się najwcześniej, jak to jest możliwe, czyli tak wcześnie, kiedy możemy stwierdzić, że wystąpiła zaległość, powinniśmy się upomnieć o zaległą fakturę. I taki moment, kiedy na bank jesteśmy pewni, że klient nam nie zapłacił w terminie, to według mnie to jest 2 dni po terminie. Jeśli będzie to 1 dzień po terminie, może się okazać, że klient zlecił tę płatność w dniu zgodnie z terminem płatności, ale zrobił to już późnym wieczorem, przelew nie miał możliwości wyjść w tym samym dniu i mimo dobrego podejścia tego klienta nie udało mu się zrobić przelewu w terminie, ale na drugi dzień ten przelew może być już u nas. Jeśli mamy 2 dni po terminie i na naszym koncie nie widzimy przelewu od klienta, mamy 100% pewność, że klient na pewno tego przelewu w terminie nie wykonał, dlatego możemy go bardzo łagodnie poinformować, że minął termin płatności, a przelewu nie ma i prosimy o to, żeby został on wykonany. Do drugiego etapu możemy podejść około tydzień po pierwszym powiadomieniu i informujemy wtedy po prostu, że w dalszym ciągu oczekujemy i zaczynamy się już niepokoić, ponieważ pierwsze przypomnienie nie odniosło skutku. W dalszym ciągu czekamy, ale rozumiemy, że mogą występować jakieś problemy finansowe i w takiej sytuacji bardzo prosimy o kontakt, spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, ustalić jakiś termin, w którym klient mógłby dogodnie zrealizować tę płatność. Powinniśmy również poinformować o konsekwencjach, jeśli klient będzie w dalszym ciągu unikał zapłaty bądź też kontaktu z nami. Dajemy mu możliwość, nie musisz nam płacić, ale przynajmniej się skontaktuj. W takiej sytuacji, kiedy klient nie skontaktuje się z nami, informujemy go o ryzyku wystawienia noty księgowej na 40 euro. W międzyczasie pojawiło się pytanie, kiedy możemy wystawić taką notę księgową. Notę księgową na 40 euro, bądź 70, bądź 100, możemy wystawić już 1 dzień po wystąpieniu zaległości. Ale tak jak właśnie wspomniała Kamila Cieszkowska, lepiej tego nie robić, mimo że ustawodawca daje nam taką możliwość. Lepiej jest uprzedzić klienta o naszym zamiarze, dać mu możliwość zareagowania w terminie, dać mu możliwość zareagowania alternatywnymi sposobami. Albo nam zapłacisz, albo się skontaktujesz. Dopiero w przeciwnym razie weźmiemy pod uwagę wystawienie noty albo po prostu wystawimy ci notę księgową. I w ten sposób dochodzimy do trzeciego etapu, gdzie klient nie zareagował na nasze przypomnienia, nie zapłacił nam należności, więc aby być konsekwentni, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, wystawiamy i wysyłamy notę księgową. Klient wie już, że nie żartujemy, a skoro tak,
to informujemy klienta o dalszych krokach, które możemy podjąć. I tak, jeśli mamy konto w Bigu, to oczywiście najlepiej jest poinformować, że zamierzamy klienta przekazać do obsługi do Bigu i wtedy następne wezwanie do zapłaty wyjdzie już właśnie za pomocą Bigu, co nada temu wezwaniu odpowiedni charakter. To jest już zupełnie inaczej odbierane przez klientów i na tych, którzy nie zapłacili do drugiego przypomnienia, bądź też do otrzymania noty, na pewno podziała takie wezwanie. A jeśli nie podziała, to na pewno podziała zgłoszenie do Bigu, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy, ponieważ zgłoszenie następuje do 30 dni po wezwaniu. Musi minąć ten okres 30 dni. Ale z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to są bardzo rzadkie przypadki klientów, którzy dochodzą już do tego etapu, gdzie trzeba ich zgłosić do Bigu. I w swojej praktyce, w swoim doświadczeniu nasza firma wystawiła już kilkadziesiąt tysięcy faktur, ale tych, których doprowadziliśmy do Bigu, było naprawdę, naprawdę niewiele i można by ich policzyć. Jeśli nie na palcach obu rąk, no to rąk i nóg, co w przypadku do 20-letniej działalności i takiej ilości faktur, no to jest naprawdę niewielka liczba. Przejdźmy do zalet tej wczesnej windykacji i wyjaśnię, dlaczego ta wczesna windykacja jest skuteczniejsza niż tradycyjna windykacja. Bo tej tradycyjnej nie chciałbym odbierać skuteczności, natomiast zasada jest taka, że im później zaczniemy windykować, upominać się, tym skuteczność tych działań, prawdopodobieństwo odzyskania należności spada. Dlatego skuteczność tradycyjnej windykacji jest niższa, bo po prostu trafiają tam sprawy już mocno przeterminowane, gdzie klient zwykle nie ma pieniędzy albo sytuacja konfliktowa już poszła na noże i po prostu nie obejdzie się bez sądu i za pomocą windykacji nic nie załatwimy. Dlatego ta wczesna jest o tyle dobra, że pozwala nam się zorientować, jaka jest sytuacja rzeczywiście pomiędzy nami a klientem, który nam nie płaci. Co to jest za klient? Czy on unika? Czy on w jakiś sposób szuka usprawiedliwień? I dzięki temu, że ta windykacja zaczyna się wcześniej, jest łagodnie eskalująca, konsekwentna i tak dynamiczna, możemy dzięki niej uzyskać właśnie wysoką skuteczność. Ale coś za coś. Metoda jest skuteczna, ale zawiera również pewne ograniczenia bądź też pewne problemy, które się z tym wiążą. Są one takie, że musimy na bieżąco kontrolować nasze rozliczenia, czyli musimy sprawdzać, które przelewy nam wpłynęły, o które faktury możemy się już upominać i musimy to robić w miarę regularnie, często, żeby móc szybko reagować na brak płatności albo na ewentualną zapłatę ze strony dłużnika, chociażby po to, żeby wysłać mu podziękowanie za wpłatę. Poza tym, oprócz tego, że musimy wysyłać odpowiednio często te powiadomienia, powinniśmy to również robić dwoma kanałami, ponieważ wówczas następuje efekt synergii, czyli połączenia tych dwóch kanałów, które daje nam dodatkowe korzyści niż każdy kanał osobno. Klient również nie może, są mniejsze szanse na to, że klient powie, że nie dostał jakiegoś powiadomienia, bo wysyłamy mu je zarówno na komórkę, jak i mailem na komputer czy też smartfon. Więc musimy zadbać o to, żeby te powiadomienia jednak wychodziły w miarę regularnie.
Pozytywnym faktem jest to, że te monotonne, żmudne czynności związane właśnie z wysyłką tych powiadomień można automatyzować. Ale zanim zaczniecie automatyzować, zachęcam Was właśnie do przetestowania, czy ta metoda rzeczywiście działa, czy zadziała u Was, w jaki sposób Wasi klienci zareagują właśnie na tę metodę. Większą skuteczność uzyskuje się wtedy, kiedy się klientów uprzedza o tym, że wprowadzacie jakieś rozwiązanie do firmy i od tej pory będziecie dokładniej monitorować to, co się dzieje. W przypadku wprowadzenia robota, no jest to bardzo łatwe do wyjaśnienia, ponieważ to robot się tym zajmie. Wy nie macie w zasadzie z tym nic wspólnego. Nawet nie musicie logować się na konto bankowe, bo robot sam to załatwi. Ale na ten moment zachęcam właśnie do sprawdzenia tej metody, tych możliwości, o których mówiłem. Zachęcam do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych i sprawdzenia, jak klienci będą na to reagować. I oczywiście przypominam, że zanim wyślemy notę księgową do klienta, warto go o tym poinformować, żeby miał możliwość zareagowania i żeby mógł uniknąć właśnie tego płacenia noty. To tyle z mojej strony. Jeśli te informacje, które Wam przygotowałem, Was zainteresowały i chcielibyście śledzić inne ciekawostki, którymi chętnie się dzielimy, zapraszam do polubienia profilu Flobo na Facebooku, na LinkedInie i obserwowania, co Flobo ciekawego ma do zaoferowania. Super, bardzo Ci dziękuję, Tomek. No, mnóstwo wiedzy. Podaj świetne przykłady i rozwiązania. Oczywiście pojawiły się pytania. Pierwszy z nich, czy zadał Jerzy, jak długo po dacie wymagalności za opłatę mogę wystawić tą notę księgową? Tak, to już udało mi się odpowiedzieć w trakcie. Tak, ustawodawca daje możliwość wystawienia już po jednym dniu. Okay. Dlaczego nie zachęcam? Okej, okay, a jak długo? Czyli nie ma jakiegoś. Nie, chodzi o to w pytaniu, jak zakładam, jak szybko po terminie płatności faktury można taką notę wystawić. Okay. Dobrze. Ile czasu musi minąć? Tak. Kolejne pytanie to, co daje w praktyce taka nota księgowa, skoro dłużnik na przykład i tak nie ma pieniędzy na zapłatę takiej faktury? Tak, to jest dobre pytanie. Natomiast my nie musimy wiedzieć, czy dłużnik ma rzeczywiście pieniądze na zapłatę tej faktury. Musimy zakładać, że on ma pieniądze. Natomiast argument z notą, konsekwencja w postaci wystawienia noty księgowej jest w stanie zmotywować takiego dłużnika, żeby zobaczył, że rzeczywiście nie żartujemy, starając się odzyskać nasze należności. W każdej windykacji chodzi o to, żeby dłużnik zaczął traktować należność poważnie. Jeśli nie uda się ściągnąć tej należności, no to można iść dalej do sądu z fakturą, jak i z notą księgową. Okej. Okay. Wracając jeszcze do tego pierwszego pytania, tu jednak Jerzy doprecyzował, i chodziło o to, jak długo mamy taką możliwość wystawienia. Aha, okej. Okay. Wystawienia po prostu. Rozumiem. Nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno 2 lata po wystawieniu faktury mamy taką możliwość. Warto to sprawdzić. Również są przepisy, które określają, że aby jeśli nie podejmiemy żadnych działań w określonym czasie, to dana zaległość może się przedawnić i nie będziemy w stanie już jej windykować. Ja już nie jestem pewna, ale chyba
niezapłacona faktura przedawnia się po 2 latach. Coś takiego chyba słyszałam, ale nie jestem tego pewna. Też mi się tak wydaje, ale chodzi właśnie o te faktury, które nie zostają windykowane w międzyczasie, czyli są zapomniane, nie upominamy się o nie. Okej. Dobrze. Jest jeszcze takie pytanie, czy jeżeli faktura została częściowo opłacona, to czy jest to wystarczające potwierdzenie uznania długu? Oczywiście, bo gdyby dłużnik nie uznawał długu, w ogóle by nie zapłacił. Nawet części. Kwestionowałby całość. No tutaj może kwestionować wysokość po prostu. A czy do takiej faktury możemy też, jakby tak częściowo opłaconej, możemy też wystawić tę notę? Tak, tak, ponieważ w dalszym ciągu nie mamy zapłaty za fakturę. Okej. Powiedz mi jeszcze, proszę, bo to jest takie moje pytanie. Czy taka wystawiona faktura z jakimś tam skonfliktowanym klientem, czy jakimś argumentem może być to, że on musi zapłacić, a potem ewentualnie może reklamować na przykład daną usługę? Czy to może być argument? Czy posługiwałeś się takimi argumentami kiedyś? Znaczy, to jest wszystko. Nie musi zapłacić po prostu, bo usługa nie została wykonana według niego na przykład należycie i dlatego miga się jakby od odpowiedzialności tej zapłaty faktury. To znaczy, ja myślę, że takie sytuacje należałoby przeanalizować, nie zmuszać nikogo do zapłaty faktury bez przyjrzenia się tej sytuacji. Znaczy, może być tak, że jedna strona po prostu uważa, że zapłata się należy, a druga nie. No to wtedy kwestię powinien rozstrzygnąć sąd albo można szukać jakiegoś polubownego rozwiązania. Czyli na przykład dobrze umawiamy się, że pan płaci, nie wiem, część tylko tej należności, na którą się umawialiśmy na tej zasadzie. Ale tak jak mówiłem, lepiej chuchać na zimne. W przypadku usługi dobrze jest sobie ją rozliczać transzami, czyli podzielić na kilka mniejszych płatności. Prawda? Zaliczka, jakaś tam, nie wiem, kolejne 20% po jakimś etapie, kolejne 20% i tak dalej, i tak dalej. I wtedy klient finansuje nam taką usługę. Jest małe ryzyko, że dojdzie do jakiegoś spięcia. Jeśli dojdzie do spięcia, no to tylko o jeden etap, a nie o to, za co klient już zapłacił, no bo nie kwestionował, prawda, na wcześniejszych etapach. Więc warto szukać tego typu rozwiązań. Okej. Co do tych not, pojawiło się też pytanie, co gdy klientem jest to osoba prywatna, a nie firma? No, osobie prywatnej niestety nie można wystawić not. Okej. Kasia pyta, jak klient po wystawieniu noty już ureguluje zaległość tej faktury i na przykład będzie odmawiał zapłaty samej noty. I Aleksandra dodała też ciekawą rzecz, czy można anulować notę księgową bez konsekwencji, gdy już klient ureguluje fakturę, której ona tam dotyczyła. To może... Tak, zacznę od tej drugiej części. Oczywiście można anulować notę. Wystawiona, nieopłacona nota nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia żadnych podatków od tej noty. Dopiero obowiązek pojawia się wtedy, kiedy dłużnik zapłaci za tę notę. Jeśli dłużnik zapłaci nam za fakturę, a nie zapłaci noty, bo czasami też się tak zdarza, że dłużnicy kwestionują w ogóle noty, nie wiedząc, co to jest za twór, nie mając pewności, czy to jest na pewno zgodne z prawem. Dlatego w każdym przypomnieniu warto powołać się na odpowiedni przepis prawny, nawet podesłać linka w wezwaniu do zapłaty. W każdym razie taką płatność możemy rozliczyć zgodnie z prawem najpierw na pokrycie noty, nawet na pokrycie odsetek ustawowych, a w ostatniej kolejności na fakturę. I wtedy faktura w dalszym ciągu jest częściowo nieopłacona i w dalszym ciągu możemy ją windykować, tylko już nie za pomocą noty, bo nota została wystawiona. Okej. Już nie mam spisanych pytań, ale tutaj już się jeszcze jakieś pojawiły. O terminie ostatecznym. Okej, to już mamy to wyjaśnione.
Jak radzić sobie z niezapłaconą fakturą przez osobę prywatną? Czy są jakieś sposoby, czy nie bardzo? Bo nie możemy jej wystawić noty. No tutaj niestety nie pomogę. Moje doświadczenie sięga właśnie takich relacji B2B i windykowania należności względem firmy. W przypadku klientów indywidualnych, no to myślę, że trzeba by się było przyjrzeć konkretnym klientom, konkretnej branży po prostu, jak to wygląda i myślę, że starać się zabezpieczyć, bo tutaj nie ma takich narzędzi, jakie są w przypadku właśnie relacji B2B. Ktoś pyta, co w przypadku faktur wysłanych w PDF mailem bez podpisów? Czy to wystarczy do windykacji? Tak, jak najbardziej wystarczy. No chyba, że klient zakwestionuje taką fakturę. Zresztą no, teraz faktury się nie podpisuje. Żeby klient nie mógł zakwestionować faktury, którą otrzymał, musiałby się albo na niej podpisać, że przyjął, albo tak jak właśnie mówił Tomek Palak, powinniśmy mieć jakieś potwierdzenie tego, że wykonaliśmy dla klienta jakąś usługę, że faktura jest należna. Natomiast jak najbardziej faktura bez podpisu wysłana mailem wystarcza. Okej, super, dzięki. Jakie informacje zawrzeć w wezwaniu do zapłaty? Pyta Adam. No przede wszystkim takie, do czego wzywamy, to znaczy o jaką należność nam chodzi. Wezwanie. Adam, jeśli potrzebujesz, nie wiem, podejrzeć sobie jakieś przykłady wezwań, możesz, zapraszam cię do naszego bloga na flobo.io i tam jeden z artykułów dotyczy właśnie takich uprzejmych wezwań do zapłaty. Jest tam kilka przykładów, można sobie zobaczyć. Chodzi o to, żeby to było krótkie. Takie wezwanie powinno być również grzeczne, uprzejme. Proszę o zapłatę faktury, której termin minął wtedy i wtedy. No właśnie znalazłam ten wpis, już podesłałam tutaj Adamowi, żeby sobie przejrzał od razu. Okej, czy jest taka możliwość, pyta Jerzy, sprawdzenia, czy klient zaliczył sobie tę niezapłaconą fakturę w koszt? Czy jest taka możliwość? Podejrzewam, że nie. To wie tylko księgowość tego klienta, co on z tym zrobił. Dobrze, a co myślisz o korzystaniu z usług firm windykacyjnych jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, gdy klient nie reaguje na prośby o zapłatę czy wezwania jakichś samodzielnych, tych samodzielnych wysyłań, powiadomień? W zasadzie to, co robią firmy windykacyjne, to jest to, co my możemy zrobić we własnym zakresie, tylko firmy windykacyjne są w tym wyspecjalizowane. Czyli mogą być skuteczniejsze, jeśli chodzi właśnie o takie nagabywanie, dzwonienie, męczenie klienta, żeby dokonał płatności, wyjaśnianie mu, czym się może skończyć zwlekanie. Więc w zasadzie to wszystko również jest w zakresie naszych możliwości, tylko no nie każdy chce się tego podejmować. Nie każdy też ma wiedzę, w jaki sposób prowadzić takie rozmowy z firmami windykacyjnymi. Więc można sobie taką windykację podzielić jakby na takie dwa obszary. Windykację, którą można bezproblemowo wykonać we własnym zakresie, czyli wysyłać po prostu maile, wysyłać SMS-y, ale bez kontaktu z dłużnikiem. Można ewentualnie wprowadzić taki kontakt, że po dwóch wysłanych przypomnieniach zadzwonić do dłużnika i zapytać się, czy nasze przypomnienia aby na pewno dochodzą do niego. Czyli nie pytamy się o to, kiedy nam zapłaci, tylko czy na pewno te przypomnienia dochodzą, bo
bo są wysyłane, ale nie widzimy efektu, więc chcemy się upewnić. Jeśli klient powie, że nie, no to drążymy, co się dzieje. Mieliśmy jeden taki przypadek, że dłużnik zarzekał się, że nie, a później przyznał się, że jednak otrzymywał. Więc klient no, musi się przyznać, że tak, że dochodzą, prawda? A no to z ciekawości, to jeśli dochodzą, to dlaczego pan nie reaguje? No i tutaj się pojawia problem, prawda? Nie pytamy się, kiedy nam pan zapłaci. To nie musi być najtrudniejsze pytanie, tylko dlaczego pan nie reaguje, prawda? Była prośba o kontakt. Przecież tutaj możemy coś wspólnie zaradzić, prawda? Wiadomo, wszyscy mają problemy finansowe, ale to nie jest powód, żeby unikać kontaktu. Czyli z drugiej strony troszkę go podejść, rozumiem. Czy szybki kurs windykacji od ciebie teraz dostaliśmy. Nie pojawiły się już żadne nowe pytania, więc dzięki wielkie za obecność Wam wszystkim i dziękuję Tobie, Tomasz, że przyjąłeś moje zaproszenie. Wrzuciłam Wam profile na LinkedIn Tomka i mój, jeżeli byście chcieli porozmawiać po webinarze. Więc bardzo Wam dziękuję za obecność. Zaraz wyłączę webinar. Napiszcie proszę w okienku po zakończeniu tego webinaru, jak Wam się podobało, o czym chcielibyście usłyszeć w następnych webinarach. Chętnie dowiem się o Waszych potrzebach. A teraz bardzo Wam dziękuję. A ja życzę powodzenia w odzyskiwaniu należności i też w pozostawaniu w dobrych relacjach z klientami, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Tak, myślę, że to rzutuje na te niezapłacone faktury czasami. Super, to dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, hej. Dzięki, cześć.